Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. No, witam was tutaj z tej strony, wasz Case. Jak widzicie, już przeleciała ta czołówka. Witam was w grze The Binding of Isaac. Gra jest bardzo przyjemna. Chcę ją przedstawić z tego powodu, że już dużo w nią dosyć grałem. Z czołówki można się dowiedzieć tyle, że matka Izaaka była dosyć religijna i z powodu zbyt wiele TV Polonia zaczęła wariować i słyszeć odgłosy Boga niby, który mówił jej, że jej syn jest zły, dlatego po jakimś czasie chciała go zabić. Ale chciałem wam pokazać taki mały let's play, można to nazwać nawet, bo gra nie jest wcale długa, ale jedną rzecz ma bardzo fajną. Można zdobywać w tej grze jakby gadżety ułatwiające tą grę, bo ona nie jest wcale łatwa, ale jest krótka. Jak widzicie, to są gadżety, które na razie odblokowałem. Oczywiście te znaki zapytania to jeszcze nie odblokowane, a mówię wam, że grałem dosyć sporo. Więc jedziemy. To taki obrazek świadczy, że już przeszłeś całą grę. Postacie też jest tylko 5 postaci i wobec mnie Isaac jest najlepszy. To są ich jakby staty początkowe. Dobra, jeżeli nie macie wszystkich, to wam już pokazałem. Dobra, sterowanie jest dosyć proste, możemy strzelać myszką z tego co wiem, ale ja wolę chodzić tutaj na klawiaturze. Sadem chodzę sobie, strzelam sobie tymi i shiftem albo ja podkładam bomby. Spacją używam danego itema, inaczej jakiegoś gadżetu można powiedzieć. Jak widzicie, w górnym lewym rogu mamy mapkę, która pokazuje nam pomieszczenia, w których już byliśmy, albo w których jesteśmy i w których jeszcze nas nie było. Przeciwnicy są bardzo różnorodni. Prawdę mówiąc, przeszłem tą grę 2 razy, ale żeby przejść tą grę, musiałem próbować wiele razy. Gra jest nie jest za łatwa z tego powodu, że no po prostu ma różnorodnych przeciwników, z tego jeszcze bossów i minibossów. Za każdym bossem jest, raczej za pokonanie każdego bossa jest jakiś gadżet,
i na każdej mapce, chyba prawie każdej, nie wiem czy w późniejszych to jest na przykład po pokonaniu mamy, bo trzeba pokonać pierw mamę, a później pokonujesz jej serce jakby. Tak, zaraz zobaczymy. O, to jest już sala z bossem. O, ty kurczę. Ale nie doradzał wam, bym od razu wchodzić do bossa, jeżeli chcecie przejść tą grę, bo najlepiej pochodzić wszystkie pokoje, poszukać pieniędzy, życia, jeżeli straciliście, no i najważniejsze gadżetów. Są porozkładane jakby takie... są takie jakby sale, oznaczone o właśnie koroną i tam jest na pewno gadżet. I tego to... Poczekaj, ale... I każdy gadżet coś daje. Mamy też takie jakby pokoiki z kluczem, to znaczy, że to jest sklep. Nie będę do niego wchodził, bo mam jeden klucz i żeby wejść do tego sklepu, trzeba mieć przynajmniej 15 monet, żeby naprawdę coś kupić, co chcesz. Możecie też wejść, czasami są obniżki, czasami coś jest bardzo tanie. Ale to się rzadko zdarza, jeżeli chcecie naprawdę coś kupić porządnego, to musicie mieć przynajmniej z 15 monetek. To wtedy was stać, można powiedzieć, że na wszystko. Bo to jest chyba najdroższe rzeczy są po tyle. Widzicie, ten boss nie jest aż tak ciężki, bo nie ma jakichś różnorodnych ataków. Strzela tylko co jakiś czas i skacze sobie. No. I dało nam to pewien przedmiot, dzięki któremu chyba szybciej strzelamy, nie jestem przekonany, ale chyba tak. I jedziemy dalej. Jak widzicie, ogólnie na początku jest chyba 5 chapterów, ale jak pokonacie raz mamę i będziecie chcieli grać drugi raz, to dojdzie wam 8 chapterów i jak przejdziecie do 8 chapterów, to znaczy, że już przeszliście grę. Tak teoretycznie. Wobec mnie teoretycznie takie przejście gry to powinno być, kiedy odblokujecie wszystko, co się da. Inaczej ja bym musiał wszystkie gadżety odblokować. Teraz co widzicie, to dostałem platynkę. Platynka liczy się jako 5 monet, co oczywiście jest dobre, bo będę mógł wam zaraz pokazać, co można kupić w sklepie. Kurczę, nie wejdę tu. Nie mam bomb. Już trochę grałem, a więc... tacy przeciwnicy jak takie muchy to nie są aż tacy dla mnie ciężcy. Może się oczywiście zdarzyć, że nie uda mi się ich jakby ominąć, zwłaszcza ich pocisków, ale to tak sporadycznie. Po jakimś czasie dostaje się wprawy takiej mocnej. Jak widzicie, wszystko się zwraca, klucz, bomba, kasa, nie, nie ma co narzekać. Przeciwników jest około zwykłych, około, czy ja wiem, będę tak zaokrąglał, nie podam wam prawdziwej liczby, bo to będzie gdzieś 60-70 przeciwników, oczywiście różnorodnych, licząc bossów i takich różnych, nie? Bossów jest ze 20, nie no, więcej. W ogóle odkryłem, że jest kilka rodzajów jednego bossa, po przejściu kilka razy gry, no to można się można zobaczyć ich. To jest właśnie specjalny atak. Poznaję to, że wypełniła mi się ta luka, czyli o jest miejsce na specjalny atak. I on chyba robił tymczasowe jakby otłumienie do wroga. Przepraszam, jestem lekko chory. Oczywiście to nie jest najlepszy gadżet, wobec mnie to jest jeden z gorszych gadżetów, ale jeżeli coś nam dają za free, to warto by to wziąć. Właśnie, nie powiedziałem w ogóle. Za gaszenie takich ognisk, albo za rozwalanie kub, niestety są kubki, może nam wypaść z takiego ognia albo z takiej kubki życie, a nawet życie. O jest, to jest właśnie miniboss. Świadczy to, że to jest taka jakby mała czaszka na mapce zamiast takiej dużej. No i wypadło właśnie. Wypadło z niego jakby taki buff. O, właśnie, możemy mieć tylko jedno miejsce. To tak. O, to nam nic nie dało. Właśnie, czasami się zdarza tak, że jak weźmiemy jakiegoś buffa, to on może nie zadziałać, a nawet nam pogorszyć sprawę.
Tego buffa nie znam, a więc na razie go nie będę używał. Buffy nam się zapisują właśnie tam na Q. Jak widzicie, pisze też, co ten buff, jaką ma nazwę. Nie pisze, co ten buff robi, dopiero jak go użyjemy, to się dowiemy. Jak trochę się gra, to później się wie, co jeden buff robi, a co drugi. Ale akurat do tego nie pamiętam. Zaraz go użyjemy, zobaczycie. Okej, używam buffa i... Aha, mamy zwiększonego damage'a. Teraz użyję tego specjalnego ataku i zobaczymy, co to robi. Raczej na bossie chyba nic nie zrobiło, wiecie? Chociaż nie, otłumiło go lekko, bo widzę, że się... co jest? Sorry. Wyszło mi z ekranu, nie wiem jakim cudem. Okej. I dostaliśmy takie coś. To jest mięsko. Mięsko. Jak dostaniemy takie drugie mięsko, dostaniemy chyba osiągnięcie Super Meat Boy. Raczej Meat Boy dostaniemy osiągnięcie i te mięsko zamieni nam się w takiego jakby głowę Super Meat Boya. Tylko taką okrągłą, nie taką kwadratową. Ha. Nawet tego idzie. Oczywiście to jest taki jakby, mówię, taki jakby let's play, bo, więc jak nie chcecie już oglądać, można powiedzieć, że już przedstawiłem grę, powiedziałem chyba wszystko, co mogłem, takiego najbardziej konkretnego. Widzicie, tu jest dużo takich rekwizytów, których możemy używać. Nie powiedziałem wam jeszcze o takich pokojach, na przykład są pokoje hazardowe, w których możemy możemy wydać kasę, żeby coś zdobyć, na przykład możemy oddawać krew, inaczej nasze życie za kasę. Jest takie koło fortuny, dzięki któremu możemy wygrać klucz, bombę lub więcej kasy niż to, co wydaliśmy, żeby zagrać. I jest tam też takie różne takie bajerki, na przykład odnać kulkę spod kubeczka. I ostatnie to taki mały dzieciak, który żebrze zazwyczaj właśnie przed tym kasynem. Ale doradzałbym wam wszystko te maszyny i tego dzieciaczka detonować bombą, bo z niego może wtedy wypaść konkretny item albo kasa, zazwyczaj kasa. Z tych maszyn wypada zazwyczaj kasa, życie, nawet klucze. Ale mówię, zazwyczaj kasa wypada. A dlaczego mam wysadzać tego dzieciaczka, na przykład? Bo ten dzieciaczek czasami może nawet dać coś. Raz wiem, że za pierwszym razem, kiedy go spotkałem i dałem mu pieniążek, to wiem, że dał mi życie darmowe, za free po prostu. No, można powiedzieć, że za free, bo takie życie się nie zdarza często. No, ale można powiedzieć, że co 10 raz może się uda, że wam da coś. Tak zazwyczaj to można powiedzieć, że was ożyna. Nic wam nie da, tylko się ucieszy. Ale tak to ogólnie można powiedzieć, że nawet fajnie, że jest, bo nieraz mi się przydał w trakcie, kiedy miałem mało życia. Wysadziłem sobie go, bo miałem dużo bomb akurat. No i dał mi jakieś tam HP. Chyba dał mi jedno serduszko Flora, więc nie było źle. Oczywiście mam ograniczenie do pół godziny, więc nie wiem, dokąd dojdę. Na pewno nie jest zbyt daleko, bo później gra będzie coraz bardziej rozwinięta. Tak prawdę mówiąc, nie powiedziałem wam, co robi te mięsko. Te mięsko atakuje, inaczej jak potworek jest koło mnie, to dostaje obrażenia od tego mięska. I jeszcze obrania przed pociskami, inaczej jak trafi pocisk w mięsko, to mi się nic nie stanie, tak jakby tarcza. A, jak widzicie, zdążyłem się wyrobić. Dobra, idziemy na bossa. Mam nadzieję, że szybko nie dednę. Oczywiście mówię, że jeżeli tego nie nagram w tym odcinku, to oczywiście nie będę kontynuował let's playa. Bo to jest, dojdzie do innej gry,
Nawet nie podpiszę tego Let's Play 1, tylko po prostu Super Meat Boy. Kurczę, wybaczcie. Debidy Kofizak. Właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że twórcy Super Meat Boya zrobili właśnie tą grę. Dlatego wpadłem na nią. Ogólnie bym jej pewnie nigdy nie zauważył, gdyby nie to, że jest z tej produkcji. O kurde, ale much ty wywalił. Tego akurat bossa zbytnio nie lubię, z tego powodu, że on dużo respi tych potworków, zwłaszcza te bulwy, które mnie najbardziej denerwują chyba. Dobra, dobra, już prawie. A właśnie, mam podpaskę. Czemu jej nie użyłem? O właśnie, widzicie? Sparaliżowało go. Teraz on nic nie robi, tylko prawdę mówiąc tak się przesuwa. O. Już prawie go pokonaliśmy. Nie no, szybko poszło, ty. To chyba moje najszybsze pokonanie tego bossa. No, i dostaliśmy stringi, które dają nam rangę up, inaczej o rangę w górę leci. Tu jeszcze przy każdym takim przy każdej takiej zmianie pokazują się nam scenki z życia Izaka. Zazwyczaj takie jakby trochę trochę takie chore wobec mnie niektóre są. W sensie, że przeżyło takie mocne przeżycie miał w życiu. Nie spowodowane tylko przez mamę, ale ogólnie życie nim targało na lewo i prawo. Jak widzicie, nie mam już ponad 15 kasy. Ach, ale ich nie cierpię. A więc możemy sobie wejść do tego sklepu. Dobra. O, jakiś buff. A zajrzymy se. Nie znam tego buffa, raczej przynajmniej sobie nie przypominam go. I jak widzicie, dostaliśmy nic. Streszczając się, bomby nie warto kupywać. Życie, nazywam je życie zombie, bo one... To jest życie, które dodaje nam się ogólnie, ale... jak je stracimy, to już nam nie powróci, nie? Nie możemy go zregenerować. A to jest item, który nam regeneruje... To jest specjalny atak, który nam regeneruje chyba tam serduszko. A więc jest niewarty, bo... Serduszko można sobie w każdej chwili znaleźć. O! O, come on, wstawaj. O! Dobra. Ile tu już nagrywamy? O Boże, już prawie 20 minut. Tego też nie lubię zbytnio. Te drzwi, które są zaznaczone takimi kratami i w ogóle mieczami, to nie wiem, prawdę mówiąc, co one robią. A, to dodaje życia. Może być. O! Widzicie? Otworzyły się. Chociaż, prawdę mówiąc, one się otwierają nie tylko jak używasz buffów. Nie wiem, one się otwierają po prostu jak tylko się chce. Ale gadżet mi. Właśnie, jeżeli wejdziecie w takie drzwi i weźmiecie gadżet albo otworzycie skrzynkę, to znaczy, że kraty się zamkną i będziecie musieli przejść jakby taki test. Patrzcie. Proszę bardzo, test. Musicie pozabijać wszystkich, bo inaczej nie jesteście godni tego itema. Nie jestem godny 10 bombek. Bez przesady. O, tak. Aha. Dawaj. Zazwyczaj są właśnie takie 3 serie. Dobra. Można powiedzieć, że to jest jak każdy inny pokój, tylko po prostu pomrożony przez 3. O kurna, ale ostrzał.
Dobra. Robaki, jedne z najgorszych mobów wobec mnie, niezależnie co kto powie. Są dosyć wytrzymałe i denerwujące. Aha, aha, aha. O, tu boss będzie. Kurczę. Au. No. Dobra, dosyć. Muszę użyć podpachy. Mam mało życia, a zombie są trochę natrętne, widzę. Dobra, idziemy. Omijam ten pokój już, bo mamy mało czasu. Tego też nie lubię bossa, bo on ciągle się rozkłada na inne części i później jeszcze robaki z niego wychodzą, te najgorsze. No, come on. O, i takie coś to jest życie. Jak widzicie, dodało nam życie. Są różne tego jakby widoki, inaczej czasami to wygląda. Ale za każdym razem to jest miska z jakimś ohydnym żarciem, które daje nam jedno żytko. Skrzyneczka, tableteczka. I ta akurat nic mi nie dała. Dobra, nie będę się fatygował po te klucze, bo mi się nie chce, przynajmniej na razie. O, aż jeden się załapał. Dawaj, jeszcze troszeczkę. Dobra. Kolejne moby, które nie są za fajne. Jak widzicie, tu jest dużo takich rzeczy jak pułapki ziemne, inaczej kolce, dziury. W dziury nie można wpaść, ale przez nie można przechodzić. Właśnie teraz one rozkładają śluz, po którym też nie można chodzić. Można to oczywiście ominąć gadżetem. Jest kilka gadżetów, dzięki którym na przykład latacie nad ziemią i takie przeszkody nie są dla was w ogóle jakieś straszne. Dzięki nim nawet możecie łatwo przejść grę. O, co to za buf? O, to był buf, który przenosi nas od razu do minibossa. Znam tego minibossa, on lubi zabierać kasę. O, widzicie? Wypadła mi kasa. I z niego też od razu, już, bo go zabiłem. Ach, ale prezencik. Gdzie jestem? A, jestem w pokoju. To jest głupi gadżet, bo on nas teleportuje do jakiegoś pokoju losowego. Więc go nie weźmiemy. Lepsza jest podpaska. No, nie zawsze trafiają się dobre gadżety. Właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że w ogóle tutaj pomieszczenia za każdym razem, kiedy włączycie grę, losują się różnie, inaczej różnie są porozkładane. Więc jak za każdym razem zagracie sobie w grę, to nie można powiedzieć, że kurczę, że gra jest taka sama jak wtedy, jak po raz pierwszy. Jest naprawdę chyba mała szansa, żeby wam się trafiła taka sama mapka jak na początku, jak graliście. W ogóle, żeby powtórzyła się mapka identycznie. No dobra, może jeszcze sama mapka by się powtórzyła, ale ciąg waszej gry no zapewne byłby zupełnie inny. Oczywiście nie mówię o losowość bossów, bo nieraz miałem tak, że 3 razy pod rząd na przykład biłem się z tym samym bossem na pierwszym poziomie. Chociaż to też powinno być, to też jest jakby losowo zrobione. Au. Inaczej, raz się będziesz bił z tym, raz z tym. Tych kup nie trzeba chyba rozwalić, bo z nich nic nie wypada, bo to ten potworek je rozkładał, żeby blokować nas.
A ja widzę, że chyba teraz, jak już znajdziemy bossa, to będę musiał niestety skończyć, bo sama walka z bossem trochę potrwa. O, to nie, no ja to kurczę mam farta za fajnego. Bomby można też właśnie w taki sposób podsyłać potworkom. Czekajcie, czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? Zgubiłem się. Jak widzicie, gdzie też większość gadżetów zmienia w ogóle naszą osobowość, inaczej, raczej osobowość, nasz wygląd, wyglądamy inaczej. To też mi się akurat podoba, ten motyw, że zmienia nam się wygląd. Jest to niby sklep, a my mamy kasę, możemy zobaczyć. O, Biblia. Chyba Biblia dawała nam to, że zamieniamy się jakby w anioła i dzięki temu latamy nad ziemią. Co ułatwia nam poruszanie się na pewnej mapce. Bulwa, głupia bulwa. Widzicie, teraz zadało nam jedno żytko, ale jak będę się bił, to zobaczycie, że zaraz je stracę. Kurczę, muszę się sprężać. Ubiję bossa w 2 minuty. Jeszcze muszę ubić tych. Au. Nie, wiecie co, chyba nie dam rady. Nie dam rady dograć tego tak szybko. Tak, nie komentujcie wyglądu tych. Nie powiem, co przypominają mi te potworki. Nie wiem, czy twórca specjalnie chciał zrobić, żeby tak wyglądało, bo ta gra ogólnie jest chora, ale... Dobra, nie wnikajmy na serio. Tak, z tym bossem na pewno tak szybko nie wygram, a więc... Można powiedzieć, że odpuszczamy sobie, chociaż... Poczekajcie, dzięki podpasce może mi się uda. Aaaa! Work Zamon, waj, takiego fajnego. O. My też możemy mieć taką moc. Wszystko jest możliwe w tej grze. Marzenia się spełniają. Wiecie co? Jednakże się wyrobię. Ach, ach, ostatni chwili, ach. No i dostaliśmy łopcasy, które też dodają nam rangę. Ale to będzie na tyle. Jak widzicie, jeszcze 2 mapki byłby super boss. Ta. Obsrywali go, kurczę, w szkole. Ach, to niedobre dzieci, dobra. Ale z powodu, że mam mało czasu, muszę kończyć, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych, no i epickie, yo!